Don't do this to me now! Stop! Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Korle i zapraszam do kolejnej części przygód w grze The Beast Inside. No ładnie, to może zostaniemy na dobre. Czekamy, aż opadnie, tak? Łowcy mitów kiedyś radzili, chociaż nie wiem, czy dotyczy też dowozów, w których już tyle wody się zebrało i walczymy o życie. AC pokryje. Najważniejsze, że z głodu to tu raczej nie padniemy. Pomoc na dłoń. Son of a bitch! I never thought he would do something like that. It's not just the keys and the messages. He wants to get rid of me. Emma, she stayed at home and he's there with her. Na szczęście czterolistną znaleźliśmy. Ale misja. Przyznam, że trochę przeraża mnie fakt, że zawsze jak budzimy się w tym normalnym świecie, to w jakichś takich niespodziewanych okolicznościach, tak ni stąd, ni zowąd, wszystko się zmienia. Czy to też jakoś prowadzimy tutaj podwójne życie i jednego nie znam dane tu uświadczyć, czy to po prostu tak miało być, bo te przejścia pomiędzy byłyby mało istotne. No ale widzę, że za ten piryt to tu na przemysłową skalę się ktoś zabrał. The house, Emma. Just a little more. I can do it. I have to. Cała naprzód. Cała naprzód. O, jak dobrze, że wzięliśmy ze sobą. Zakładam, że przyjemnie się z nim pływało. Mam też nadzieję, że mimo wszystko tego gnata nie wyrzucił, bo... może się przydać. Choć oby nie. What's going on? Where is it coming from? Przez chwilę pomyślałem, że może tu nie było wcale żadnego szpiega, ale z drugiej strony, jakby nie patrzeć, żona też go widziała. Emma? Emma, you here? Leć pod prysznic, pod prysznic. Tam, gdzie to wszystko się zaczęło, przy tym oknie. Co najlepsze, możemy je otworzyć. Będąc przy początkach. Chociaż no, ciężko mi sobie wyobrazić, żeby Emma wdrapała się na górę i tam zamknęła, ale trzeba spróbować wszystkiego. Odwróć się. Fuck, I can't believe it. I'm too late. He's taken her. You had to fight him. I left you at the mercy of that motherfucker. Emma, I should have been here. I should have protected you. Szybko się z tym obudził. Emma z nim walczyła, ale był zbyt silny. Jak pamiętamy też pierwszy odcinek. Spotkaliśmy tam też Emmę w nie najlepszych warunkach. I nie wiem, czy nie powinniśmy w takim razie zejść do piwnicy. The traces are leading to the basement. Where did he drag her? Our basement.
Why? They went this way. He knows this house better than I do. No mam wrażenie, że ten szpieg też zna lepiej od nas. Mimo, że to dom naszych rodziców teoretycznie. No szybko przechodzimy między tymi światami. I przyznam, że nie wiem, którego boję się bardziej. Who are you? You won't deceive me anymore. We end this today. Jakby nie patrzeć, tu mamy pewnego sojusznika. Choć tamten szpieg też ciężko stwierdzić, czy jest dla nas zły. Czy chce nam po prostu coś przekazać bądź pokazać. Wyciągaj lampę, bo tej nafty do końca gry już nie wyczerpiemy. A tak na początku szczędziłem. Jeżeli pan w cylindrze jest dobry, to kim są te wszystkie duchy? Dlaczego Maria była kreowana na taką, która rzeczywiście została oszukana, a jednocześnie, no, myślę, że mamy w stosunku do niej dość negatywne podejście. To nie tylko dlatego, że chciała nas utopić. Znów się spotykamy. Zajazd o babuni, jak rozumiem. O! How is that possible? What's happening to me? Uwielbiam ten motyw w grach. Choć jest naprawdę trudno go tak wprowadzić z zaskoczeniem, ale udało się. Chociaż nie, żeby to już nie były te przejścia z lampkami. Judge Norton. Why am I seeing him again? Poor old scoundrel. I never wished you well, Norton. But this... It was him, Jacob. It was him. Who? In the mine. That was also him. I'll get you out of here, and you'll tell me everything. Hold on. This way, quickly. God damn it! He's back! Dobrze mieć go po swojej stronie. I've told you time and time again, you snot, you can't come in here. This is a job for grown men. They go deep underground, drilling and sweating away in the dark to extract the ore from the earth. You only get in their way. Why does it all come back to me? I must get out of here. Witamy na Śląsku. Rozumiem, że to nie tak proste, podskocz i po robocie. Trzy przejścia. No dobra. Czas się zgubić. I to dosłownie.
A nie, myślę, że zatoczyliśmy rundkę, więc... O! Nie, no nie jest tak źle. Kolejny kill-off. No to, że niczego nie będziemy szukać. Teraz pytanie. Moment! Czy my przed chwilą, no właśnie, nie byliśmy tam? Taki cube nam się robi trochę. To wszystko teraz do góry nogami, znaczy to my tak jakby do góry nogami. To dokąd prowadzi ta ścieżka wtedy? Dalej tak samo zakręcone. Idziemy w inną, która nas, jak się domyślam, odwróci. I dalej. Teoretycznie stąd spadliśmy. Spróbuję wejść. O. Czyli tak, to przejście nas obróciło. Pójdziemy na prawo. Pewnie jeżeli droga będzie zła, to znowu nas przekręci. W końcu będziemy musieli trafić na dobry szlak. Nie, no to chyba nie ma większego sensu. Można to odciągnąć. O! O! No to nie można było od razu ich podświetlić. Ale co sobie poskakaliśmy, to nasze. Adam już byłby dumny. Chociaż nie za ten telemark. Ty, ale kill-off to weź. No niektórzy to nawet pod wodą. Z nim się nie rozstawali. Dawno tego nie robiliśmy. Do you really want to sit in the dark? Do you like breaking rules? Forgive me, father. It won't happen again. Where to now? Up. A jak rozumiem, tutaj do piwnicy, tak? Obróć. W piwnicy domu Jacoba Hyde'a odnaleziono miejsce kaźni, gdzie przetrzymywany był może nie tylko Norton, ale także inni, którzy zginęli bez śladu w minionych latach w okolicach Blackstone. W jednym z pomieszczeń budynku przebywał syn podejrzanego, Nicholas. Jednak jego stan psychiczny nie pozwolił na przesłuchanie. Młody Hyde najpewniej w wyniku doznanej traumy, pozbawiony kontaktu z otoczeniem, został natychmiast skierowany do szpitala dla nerwowo chorych w Providence. Szeryf liczył na to, że po wyjściu z katatonii mężczyzna będzie w stanie wyjaśnić, gdzie ukrywa się przed wymiarem sprawiedliwości jego ojciec. No tak średnio. Tak średnio. Nie mamy więcej świeczek, bo rozumiem, że mielibyśmy wejść jakoś na górę. A, dobra. Czy nic nie musimy ustawiać. Mam nadzieję, że nic tam na nas nie czeka takiego strasznego. Do końca już tylko sielanka. I'll go crazy if you don't let me out. I'm sorry. Don't be sorry, Nicholas. He will be sorry. What? Who's there? We have to help each other. The whole world is against people like us. It's all my fault. No, it's not. It's their fault. And they will pay. Your old man and the others. No, no, no. We cannot think that way. We can do anything. Ever since he said you ruined his life, since he started to lock you up in here, I deserved it. He cheated on her. Did you know? And he didn't want her to have you, the most respected son of a bitch in Blackstone. Stop it! You're confusing me! It's time for revenge. First, I will fuck up the mine. What do you say? I know where the old man keeps the dynamite boxes. This way. This is my chance. Idziemy to wysadzić w takim razie. Jak rozumiem, to nasza sprawka, znaczy tej naszej wersji numer 2.
biegamy po wodzie, żeby nie było. Chyba, że stoimy w miejscu, ale... świetnie. You fucking brat! Father, I didn't do it! Stay away from my inn, Nicholas! Don't scare off the guests! Don't steal from the rooms! But I've never, I swear to God! How dare you take his name in vain! You have no God in your heart, you damned little shit! Said a hustler with a heart of shit. It's not just things disappearing in this inn, but the guests too. You were supposed to help me, not get me in trouble! People are trouble. You will see that when you finally open your eyes. Now it's time for me to open fire. You're back, Nicholas. You knew you couldn't escape punishment. Father? How is this possible? Blew up the mine. Murdered all those people. John was right. Don't come any closer. Stay away. Coraz bardziej się zastanawiam, czy może Niklaus po prostu nie pominął dawki tabletek dzisiejszych. I tak naprawdę to, co widzimy, to się nie dzieje naprawdę. No, wszedł na drifcie. No tatę, odpuść! O, tu jest droga! Tak, mamy szansę. Trochę nam... jakby źle z oczu patrzy. Klikaj, nie wiem co z tym zrób, ale klikaj. Spal to! Dobra, tam jest chyba przejście. Nie. Przecież tu nic nie widać. Dobra, jest przejście, dobrze. Uciekaj, bo spłoniesz w tych ogniach piekielnych. Przejście dalej, trochę tak. Tatę, daj spokój. O tych kilku gości tak się denerwować. Nie warto było. Nie warto. Dół, dobra, u góry jest tata. Tu jest tata. Tu jest coś. Będziemy walczyć. Nie ten! Klikaj! No, gdzie tak? Uciekaj stąd! Dobrze, że tata całkiem wyrozumiały dla nas. No, świetnie. Zestresowały. Is this really happening? What's going on? Where's that voice coming from? No jeszcze brakuje, żebyśmy teraz jako Nicholas trafili na Emmę. To byłby piękny plot twist. Is this happening right now? Emma! Emma, are you here? I must have lost my mind.
it real? Or is it just my imagination? I'm hearing things that don't exist. No, Emma na pewno zna to miejsce lepiej od nas. Potem da się przejść? Średnio. O! It's just like... There's no coming back. Over. You can't get away. Hear me. You're not going to get away with it. I know what you did. I followed the trail of your crimes. I've been to all the places you've spilled blood. There's just one thing that remains a mystery. Why? That's beyond my grasp. So many people have died. Speak up. Tell me. Why? The question is, why did you do it? He hurt you, I know. And I opened your eyes, and then you saw... Your father's reflection in every human being. A world full of beasts in human disguises. No one was innocent. Evil was eating at their consciences like a cancer. And who do you think you are to decide if they deserve to die? They certainly didn't deserve to live. They? Just think about it. Your father's partner, that old crook, desperate to get rid of us. The detective, a vulture feeding on the tragedy of commoners. Maria, a miner's widow and a vicious bigot who wished everyone all the worst. And last but not least, the judge, a grafter and a regular scoundrel. I've seen worse. Right. Your father, a true role model for that small community. I know they were not good people, but what you did to them... I protected us, don't you see? I saved your life. Or maybe you're just a bloodthirsty sadist who looks for guilt in others in order to blot out your own. You know where you would be if it wasn't for me? In that fucking darkness. The old man would be pissing on your grave, and all of fucking Blackstone would still be full of human vermin. Maybe. But that's not an excuse. I don't need one. The choice is simple. You let the vermin spread, and they will take over the world, or you wipe them out, protecting the righteous few. They will call you a lunatic. So what? There must be another way. Like what? You'll wash your hands of it all? You'll hide from humanity in a fucking cave? You'll fall back into madness like the last time? You'll tell the doctors you don't remember anything? Really? If you get rid of me, they'll squash you like a bug. You think you can just snap your fingers and I'll be gone? Zaakceptuj prawdziwą naturę. Odrzuć złą osobowość. No proszę, wybory. You will be gone because you depend on me. Your actions were treacherous. You ruined my life and I can't change that. So you'll become another victim. Hopefully the last one. How are we doing today? What happened? Why am I in a hospital? Every day, the same question. Which is reason enough to keep you here, isn't it? Not to mention all the rest. My wife, Emma, she... We're talking about you. Please, focus. Emma and I, we're expecting a baby. And some people are trying to...
So far, your theories have not been confirmed. Theories? What theories? Concerning what happened in Blackstone, what happened to your wife, and what they have done. But I was there! They took photos of us, planted bugs. I've been asking you for months, but I'll ask you one more time. Who are they? Am I one of them? Months! Did they tell you to brainwash me? They! Soviets, Ruskies, commies, call them whatever you fucking want. There's a fucking war going on. Who in the service has talked to you? Maybe we could... Wait a minute. Who pays you, motherfucker? GRU? KGB? Maybe this will refresh your memory. I've talked to David. We've got Soviet agents in our ranks. Anyone could be a spy, even a close friend or a family member. So? Maybe all that she told me was a lie. KGB called those women sparrows. They seduced Americans in order to relay information to the Soviet intelligence. Was I really so blinded by love? She won't admit it, but she won't fool me anymore. I'll do what I have to do. You forged the recording! What have you done to my wife? Tell me, you phony! Who are you really? It's not you asking these questions, it's your illness. Your persecutory delusions make you question everything around you. Try to calm down and answer for yourself. Who are you? Adam or Nicholas, like you said the last time? Who am I talking to right now? Are you crazy? I know I had KGB on my heels. I've destroyed your relays. This isn't a fucking hospital. You want to get hold of the information I've got. That's all you care about. Nurse, the patient's conditions got worse again. Let's apply 400 volts. Remember now. Do you? No, możemy brnąć w to dalej, ale chyba tak. Chyba, że to ich metody, a tak naprawdę. Emma was innocent. And I thought she worked for the Soviets. I killed my wife. I killed her. Ah, finally we're making progress, Adam. Tell me everything once again, from the beginning. About your work and, Adam? Adam is gone. Jestem mocno zaskoczony końcówką, bo wydawało się, że pokonaliśmy tego złego Adama, Nicholasa, czy zwał jak zwał, a wygląda na to, że chyba wygrał w tej walce. Choć no, grzechem by było nie zobaczyć, jak wyglądały jeszcze te dwa inne wybory na koniec, więc myślę, że to sobie nadrobimy. A przy okazji wielkie podziękowania i wielkie gratulacje dla polskiego Illusion Ray Studio, które przygotowało nam tę produkcję, bo była to naprawdę fajna przygoda. Jak najwięcej horrorów tego typu. Jeden poziom strachu dobrze wymierzony, połączony z naprawdę ciekawą historią. Chociaż, żeby poznać ją w pełni, zobaczmy, co jeszcze mogło tu się wydarzyć.
This war is over. But there will be others. I can remember now. Do you? Pamiętamy. Była szpiegiem. Emma worked for the Soviets, and she had to pay for it. Now it's your turn. Adam! Adam is gone. No, przypuszczam, że dla wielu będzie to najlepsze zakończenie, ale zobaczmy jeszcze wszystkie. You think you can just snap your fingers and I'll be gone? Może i miał rację nasz szalony kapelusznik. I'm the one to blame. I won't deny it. It's time to accept the truth about myself. However terrifying it might be. There's a line now between you and me. You've become my prisoner, and you'd better start cooperating. What are you talking about? What are you trying to achieve? I'm the one asking questions here. Name! What kind of sick game is this? Answer, for fuck's sake! Emma. Emma Stevens. Really? Nadia Kamayeva? In the 60s, you underwent training in one of the KGB centers in Russia. Did you, or did you not? What? What training? Where's my husband? Adam! We've recovered part of the report. Maybe all that she told me was a lie. The KGB called those women sparrows. They seduced Americans in order to relay information to Soviet intelligence. Was I really so blinded by love? Where did you get this? Who sent you? She refused to talk, but she doesn't deny the allegations. What have you done to me? Adam! You! Why? What happened to you? 10 years together, and you've been pretending all this time. Adam, what happened to you? Why are you talking like that? Nicholas was my great-great-grandfather. You believe it? His diary opened my eyes. You have to be very careful about who you trust. The world is full of beasts. Stop it! You're delusional! It's me. You hear me? I'm your wife. We're expecting a baby. Remember? And war. War creates front lines even in our homes, in our bedrooms. Anyone can be the bad guy. But sometimes... Please. Sometimes it's the one we love that turns out to be the beast. No! Tych wyborów jest naprawdę sporo. Spróbujemy takiej ścieżki. Sometimes it turns out that by fighting evil, we awaken the beast inside. I'm sorry, honey. I'm so sorry. No! What are you doing? No! It's time to hunt. No, to mamy komplet możliwości. Dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle, trzymajcie się. Hej, hej.